Jeszcze nie tak dawno temu w internecie było głośno o ataku hakerskim z użyciem programu WannaCry. Programu, który po przedostaniu się na docelowy komputer szyfrował jego dysk, a jedynym sposobem było zapłacenie tutaj okupu za to, żeby odzyskać swoje dane z naszego komputera. Ofiarami tutaj najczęściej padały firmy czy korporacje mające na komputerach istotne dane i mające możliwości finansowe, by opłacić tutaj wysokie okupy. I pewnie słysząc te słowa macie przed oczami zawodowych hakerów zamkniętych w piwnicach, piszących kod jak w Matrixie. Jednak niekoniecznie. W Japonii, w mieście Osaka, policja przechwyciła i zabezpieczyła komputer jednego z podejrzanych o zainfekowanie 100 komputerów tym wirusem. Jednak podejrzany wychodził tutaj poza przyjęte ramy hakerów, bo nie był on zamkniętym w piwnicy brodaczem, a był 14-letnim gimnazjalistą, który, jak powiedział policji, gotowy wirus znalazł w internecie, a jedynie lekko go zmodyfikował na swoje potrzeby i sam go porozsyłał do kolejnych przypadkowych osób. Na ten czas policja nie wierzy w te wyjaśnienia chłopca i podejrzewa, że współpracował on z innymi osobami, dzięki czemu liczą, że będzie on gwoździem do trumny całej szajki hakerów infekujących komputery, bo owy 14-latek jest jak dotąd pierwszym złapanym podejrzanym w Japonii na temat wirusa WannaCry, gdzie w ciągu roku zainfekowano w ten sposób 65 tysięcy komputerów. Nieszczęście innych jest skarbem dla innych i nie mówię tutaj o ludzkiej zawiści, a o najnowszym odkryciu pisklęcia, które wypadło z gniazda i sobie swój głupi dziób. Upadł i sobie głupi ryj rozwalił. W Birmie archeolodzy odkryli zatopionego w bursztynie pisklaka, którego datują na 100 milionów lat. Na obecny czas jest najlepiej zachowanym okazem przedstawiciela tak starego przodka ptaków i jak sami mówią, jest to znalezisko jedyne w swoim rodzaju, gdzie możemy zobaczyć od główki aż po nóżki. Ten mały pochowiec, który wypadł kiedyś z gniazda, jest teraz dla nas ludzi ogromnym odkryciem. Dzięki niemu jesteśmy teraz krok od budowy swojskiego parku jurajskiego, gdzie będziemy mogli oglądać takie starożytne kanarki. Tylko żartowałem. W tego typu starych znaleziskach nie jesteśmy już w stanie wyizolować DNA, jednak obecna tam skóra i ciało opiewa optymizmem co do skompletowania historii pochodzenia gatunków tego typu ptaków. Cyberpunk 2077 padł ofiarą hakerów, co jest ostatnio dosyć modne, bo zaledwie parę tygodni temu publikowano w internecie skradziony film z Piratów z Karaibów. Jednak tym razem skala jest o wiele mniejsza. A problem dotyka tutaj naszych rodaków, którzy pracują nad prawdopodobnie swoim największym dziełem, bo nadzieje pokładane w ich najnowszej grze mocno przewyższają oczekiwania względem Wiedźmina 3, bo a trzeba pamiętać, że Wiedźmin aktualnie to jedna z najlepszych gier w historii. Tak też poprzeczka dla Redów stoi kosmicznie wysoko. Tutaj w piątek na swoim Twitterze opublikowali wpis, z którego dowiadujemy się, że padli oni ofiarą ataku niezidentyfikowanych złodziei, którzy wykradli kilka plików związanych z cyberpunkiem. Głównie plany i projekty gry, za które hakerzy żądają okupu pieniężnego. Jeżeli nie zostaną one spełnione, to wszystkie pliki zostaną tutaj opublikowane. Firma jednak zachowała się wzorcowo, bo na szantaże nie odpowiedziała, a jedynie natychmiast opublikowała informację, że takowa sytuacja ma miejsce i nie zamierzają oni ustąpić szantażystom i zapłacić ani złotówki. W ten sposób hakerzy wiedzą, że nic z kradzieży nie będą mieć, a jak pliki opublikują, to narażą się tylko na większe konsekwencje. Tutaj pozostaje pytanie, czy wykradzione pliki i plany faktycznie są nieaktualne i przestarzałe, czy tak tylko powiedziano, żeby nadal trzymać ludzi w niepewności i spekulacjach co do samej gry? Cóż, tego się nie dowiemy. Jedyne co nam pozostaje, to czekać na premierę gry w 2077 roku, a do tego czasu musi nam wystarczyć jedynie karcianka gwinta. Pewnie wielu z was kojarzy steamową grę Nekopara, gdzie musimy opiekować się słodkimi kotkami. Ale pewnie niewielu z was wie, że granie w to na Twitchu, kiedy jesteś zawodowym graczem Overwatcha, grozi to zawieszeniem w oficjalnych turniejach od Blizzarda. Tak właśnie się stało z zawodnikiem Defranem z drużyny Selfless, który został zawieszony na poczet aktualnych turniei oraz ma bana na gry rankingowe w piątym sezonie Overwatcha. A wszystko to za jego toksyczne, a raczej trollerskie zachowanie podczas gier, za które był zgłaszany przez graczy. Jednak na DSR jako wisienka na torcie do kary dodano tutaj też podpunkt, który wiązał się z łamaniem regulaminu i streamowaniem gry erotycznej. A takową grą była wcześniej wspomniana Nekopara. What? Wait, Krasnik! Am I gonna get banned for this? Look at this shit, dude! Wait, what the fuck? Na stan obecny jego drużyna rozważa usunięcie go ze swoich szeregów, jednak z drugiej strony jest on jednym z lepszych ich graczy i zawodników. Tak też dali oficjalne ogłoszenie, że wezmą się za niego, tego niesfornego gracza, i będą chcieli go nauczyć trochę dobrego wychowania.
I to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja na koniec zostawiam was z tym zdjęciem ogolonego Huskiego i to tyle ode mnie. Do usłyszenia i całuję was czule. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to musicie dać mi suba. A jak już to zrobiliście, to teraz dajcie łapkę w górę. A na deser napiszcie mi w komentarzu Nabuchodonozor, to zostawię wam serduszko. To tyle ode mnie i do usłyszenia.